Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Ostatnio dzięki rozmowie z jednym z Was na discordowej grupce dotyczącej NumerSkia no zdałem sobie sprawę, że zacząłem trochę od tyłka strony, że tak powiem. Mówię Wam, jak instalować, jakie ulepszenia instalować w statkach, w kombinezonach, jakie są najlepsze. Ale pominąłem podstawy. No, w dzisiejszym filmie to postaram się naprawić i króciutko omówimy w jaki sposób działają nasze ulepszenia. Przejdźmy może od razu do filmu, nie ma co tutaj specjalnie przeciągać. Może jeszcze tego się wytłumaczę. Trochę rzadziej filmy wpadają, bo ostatnio pracuję po 16 godzin dziennie i tego czasu na nagrywanie jest ciut mniej. Ale jest to tylko kwestia miesiąca, także od 3. tygodnia czerwca powinno wszystko wrócić do normy. Przynajmniej mam taką nadzieję. I wrócimy z powrotem do częstotliwości, która była przed tym, co się dzieje teraz. No dobra, a teraz do rzeczy. Mm. Robimy to sobie na statku, do konkretniej na jego tarczy. Będziemy bardzo ładnie, przynajmniej dzięki temu widzieli wartości. No i co, mamy sobie naszą tarczę, tak? Jej siła wynosi 174,2. Są też oczywiście sloty super doładowane, które podnoszą nam. Wartość naszej technologii. Zaraz sobie przełożymy tarczę automatyczny wzrost na 209. Tak, specjalnie jak widzicie, tutaj mam różne ulepszenia. One są różnej siły. Plus, oczywiście, technologia, którą każdy może sobie zbudować bez większego problemu. Po prostu wystarczy wejść w instalowanie technologii. Możemy podobnie zbudować. Dobrze. Nasza tarcza wynosi 174,2. Zamontujmy nasze ulepszenia. Wszystkie ulepszenia zamontowane. Jak widzicie siła tarczy skoczyła do 254,2 punkta. Specjalnie je... Rozrzuciłem w tak, żeby wam pokazać teraz jak wygląda ich bustowanie się. Dajmy nasze. C przy naszej tarczy X i S na boki. W tej chwili już tarcza podskoczyła nam na 257,1. Dlaczego? Jak widzicie, wszystkie ulepszenia są. Takiej ramce to znaczy, że wszystkie się bustują, tylko że jest pewien haczyk tutaj. X jest zbustowany tylko jednym ulepszeniem, tym C. C zbustowany jest X em i naszą podstawową technologią. Nasza podstawowa technologia, tak samo ulepszeniem C i tą technologią dodatkową. Ta technologia także jest zbustowana dwoma, czyli podstawową i S-ką. I SK jest zbustowana tylko dodatkową technologią. Czyli wygląda to na takiej zasadzie: 1, 2, 2, 2, 1, przepraszam. <ścoughs> Także mamy w tej chwili 257,1. Zobaczcie, co się stanie, kiedy przestawię nasze najsłabsze technologie na zewnątrz. Nasza siła tarczy się zmieniła z 257,1, tak? jeżeli dobrze pamiętam, na 258,4. Dlaczego? Ponieważ nasze eski, nasze mocniejsze ulepszenia są bustowane dwoma skrajnymi, także technologią i tym C, i to samo z eską, technologią i tym C. Czyli sytuacja wygląda tak samo, tylko że. Najmocniejsze ulepszenia są boostowane dodatkowo, czyli 1, 2, 2, 2, 1. Jak jeszcze podnieść naszą tarczę? No, też jest to dość proste. Może zrobimy sobie w ten sposób. Mamy 258,9. I w tej chwili sytuacja wygląda tak. 1 3 2 2 2. Czyli tutaj tą dodatkową technologię klasy C bustują 3 inne. Jeżeli ją zamienimy na X, czyli na silniejszą technologię Automatycznie też podnosi się nam siła tarczy. No i wygląda to tak samo, czyli 1, 3, ponieważ jest bustowana tom C, tom S i technologią główną. 2, bo X i C. Tutaj też 2. I tutaj tak samo X i C. Tutaj gdzieś w tym miejscu wrzucę Wam screena mniej więcej. Jak to wygląda? No, sprawa jest dość prosta, nie wiem, możliwe, że ja trochę motam, na screenie będzie wszystko dokładnie widać. Mamy oczywiście też gniazda super doładowane, które dodatkowo boostują naszą technologię. Mamy 259,8. Weźmy, przenieśmy całość. Zróbmy to najpierw na... Najlepszym ulepszeniu. Jak widzicie, siła tarczy podskoczyła na 264,6, ale jeszcze możemy wykręcić większą, już Wam pokazuję dlaczego. 269,8 Super doładowane gniazda najlepiej sprawdzają się właśnie na technologii, którą mamy. Także, jeżeli macie super doładowane gniazdo, wrzucacie tam technologię. Jeżeli macie najlepszy dodatek, najlepsze ulepszenie tej technologii, staracie się, żeby jak najwięcej innych elementów tej technologii bustowało właśnie ten najlepszy dodatek. Tutaj macie też porównanie między SK a X. -sem. Najwyższa SK siłę tarczy ma 30%, w zasadzie jest to jedyna, ponieważ nie ma tutaj rozrzutu. SK ma 30% do tarczy, najlepszy X ma 3% tych, 38%, czyli już całkiem sporo. Także praktycznie ze 100 paru podnieśliśmy na prawie 270 siłę tarczy, oczywiście optymalnym rozwiązaniem by było zamontowanie. 3x najlepszych, nie? Tutaj wspomnę, przy okazji, jeżeli zamontujecie. Więcej niż trzy ulepszenia, technologia jest przeładowana i po prostu nie działa. Czemu to możemy mieć i czemu to nie jest przeładowane? Ponieważ to nie jest ulepszenie. Ta tarcza jest jakby rozszerzeniem technologii, ale nie ulepszeniem. Trzeba te dwie rzeczy rozróżniać. Także ulepszenia mogą być maksymalnie trzy. Same technologie. Tyle, ile tylko wsi wymyślili. No dobrze, ale wywalmy sobie te technologie, stawmy wszystkie. X, jak widzicie, wszystkie, wszystkie są 38%. Nasza tarcza skoczyła na 281,9%. Oczywiście tarczę można jeszcze podnieść innymi rzeczami można ją podnieść. Jeżeli teraz się nie mylę. Mówiłem o tym w filmie ze statkiem, także dla pewności lepiej będzie, jeżeli tam spoj spojrzycie. O, mamy. Dodatkowo jeszcze na przykład, jak tu widzicie, nul może podnieść naszą tarczę. Więc możemy wykręcić znacznie, znacznie wyższy, ale generalnie nie, nie o tarczy w tym filmie. Chodzi o samo ustawienie technologii, i jak to zrobić? Weźmy sobie może mój inny statek, który już ma optymalne ustawienie technologii. To chyba ten był. Jak widzicie, tutaj tarcza jest 317. Tutaj mam całą technologię już ułożoną, pogrupowaną. Generalnie schemat jest wszędzie bardzo zbliżony. Xy żeby bustowały się jak największą ilością. Tutaj, tak w silnikach startowych, jak i. W hipernapędzie co w ogóle mi daje 1900 lat świetnych zasięgu. Przy tarczy jest podobnie X3 busty. No i tutaj przy silnikach tak samo. Dodatkowo jeszcze są w, w slotach super doładowanych. I co tak naprawdę, jeśli chodzi o układanie technologii, by było na tyle. Są to tak naprawdę podstawowe rzeczy które powinniśmy wiedzieć, a których gra tak naprawdę nam nie wyjaśnia. Także, jeżeli następnym razem będziecie układać technologię, czy to w plecaku, czy w statku, czy w multi narzędziu, to już tam bez różnicy. Pamiętajcie, najsilniejsze ulepszenie, żeby było boostowane jak największymi, jak największą ilością innych części tej technologii. A jeżeli wrzucacie coś w Super doładowane sloty. Najlepiej, żeby to była technologia, ta główna, podstawowa. No i to chyba tyle. Mam nadzieję, że troszkę rozwiałem wątpliwości, jeśli chodzi o bonusowanie, o boostowanie się technologii i jak wyglądają bonusy z tym związane. Trzymajcie się i do zobaczenia.